Tuż przed końcem roku do dyspozycji kierowców zostały oddane kolejne odcinki autostrady A1 między Tuszynem a początkiem obwodnicy Częstochowy. Większą część trasy można pokonywać korzystając już z trzech pasów w obu kierunkach. Autostrada A1 jest jedną z najważniejszych tras w Polsce i w Europie Środkowej. To autostrada, na którą z dawna oczekiwaliśmy, ponieważ będzie łączyła północ z północą i już za kilka miesięcy, w przyszłym roku, cały 600-kilometrowy odcinek będzie gotowy. Premier przypomniał, że w tym roku oddano ponad 440 km dróg ekspresowych i autostrad. Pełną parą idzie budowa drogi Via Carpatia. W grudniu oddano 80 km drogi ekspresowej S19. Ostatnio podpisane zostały też umowy na realizację kolejnych odcinków drogi S6, która połączy Szczecin z Trójmiastem. Do tego dopełnienia dołączamy dodatkowe drogi powiatowe, wojewódzkie, gminne, których budowa idzie pełną parą. Budowa nowych dróg przekłada się na bezpieczeństwo podróżujących. W tym roku było 279 mniej wypadków śmiertelnych w porównaniu do 2020 roku, poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Taka determinacja, jak chociażby tutaj na autostradzie A1, która towarzyszy nam na Via Baltice, Via Carpatii, drodze ekspresowej S3, drodze ekspresowej S6, na innych odcinkach tych dróg, doprowadzi na pewno do tego, że tych ofiar śmiertelnych i wypadków na polskich drogach będzie zdecydowanie mniej. Ruszyły również konsultacje przed rozbudową autostrady A2 między Warszawą a Łodzią. Na jednym z najbardziej zatłoczonych odcinków w Polsce ma powstać trzeci pas ruchu w obu kierunkach.